Jesteśmy właśnie przed arkadami Kubickiego. Właśnie przed chwilą mogli zobaczyć Państwo pana oficera w towarzystwie dwóch innych oficerów. A ja zapraszam do środka na targi, gdzie rozmawiamy tam z kilkoma ciekawymi osobami. Witam teraz w swoim wydawnictwie, to znaczy w Edition Spotkanie, to jest wydawnictwo pana Piotra Jagnińskiego, legendy i właściciela Edition Spotkania, który wydaje moje książki. Teraz wyjdzie reset. Panie Piotrze, kiedy wyjdzie reset? No, reset mamy nadzieję, że będzie w tym miesiącu. Jeszcze nie wiemy, czy to się stanie koło 15, czy w tych dniach. Na pewno będzie przed Bożym Narodzeniem. A ja teraz wykorzystam to, że jesteśmy z naszą kamerą, z Szymonem, i zapytam się pana Piotra o jedną rzecz. W programie w TVP Chuligan Literacki wspominał pan o sprawie Widal i tak dalej. Jest pan gotowy, abyśmy nakręcili film dokumentalny na temat tego wszystkiego? No może, teraz toczy się śledztwo przez prokuratora IPN. I w tej sprawie zebrano obfity materiał. Oczywiście ci funkcjonariusze bezpieki, którzy, tak jak pan Tomaszewski, mówią, że mnie nie znali. No, wszyscy ci świadkowie tamtych wydarzeń na ogół mają bardzo krótką pamięć. No oczywiście z wyjątkiem Tomasza Turowskiego, który oczywiście trudno mu byłoby się wyprzeć. Ale też się wypiera. Tak. Miejscami. Panie Piotrze, pan Tomaszewski, to powiedzmy widzom. Pan Tomaszewski był oficerem Wydziału 11, który kierował m.in. działaniami przeciwko panu Piotra w latach 80. pana Piotra i rodzinie pana Piotra. Już jako oficer UOP wyjechał do Francji, poszedł tam do służb francuskich, został tam i teraz sobie może spokojnie przyjeżdżać do Polski, nie dotyczą go żadne ustawy, prawda? Ja powiem, że to jest właśnie rażąca taka sprawa, bo pana Tomaszewskiego poznaliśmy, kiedy jeszcze był na tyle bezczelny, że przyszedł do Księgarni Polskiej, którą wtedy kierowałem, w towarzystwie już senatora Rzeczypospolitej, tej nowej Rzeczypospolitej, i ja publicznie powiedziałem: panie senatorze, jesteśmy dumni, że przedstawiciel ojczyzny tu przyjechał, ale co robi ten funkcjonariusz bezpieki z panem? Ja wtedy uciekł. No i na skutek programu, któryśmy zrobili, zdjęto go z placówki, bo on był szefem protokołu ambasady dawnej PRL-u na tym przełomie, i wysłano go do, dano mu inne intratne stanowisko wtedy i wysłano go do Maroka. Ale lecąc przez Paryż, wysiadł, już się więcej nie pojawił i skontaktował się, tak jak tutaj pan Wroński powiedział, z Francuzami, gdzie z kolei wskazywał oficerów UOP-e. No, można powiedzieć, że to już była któraś tam jego pewno zdrada. A temu człowiekowi się dobrze powodzi. Ma firmę, dużą firmę transportową we Francji. Przyjeżdża do Polski tutaj od czasu do czasu. A ja jeszcze dodam do tego wszystkiego, że legendy mówią, ale to są tylko plotki, więc nie potwierdzone, że jeśli chodzi o Andrzeja Tomaszewskiego, to wyjechał dzięki temu, że kiedyś przed pracą w jedynce pracował przez chwilkę w Departamencie III i zajmował się sprawą Adama Michnika. No to jest bardzo możliwe, bo i Adam Michnik, i Jacek Kuroń, wielu funkcjonariuszy protegowali, no chociażby sprawa pułkownika Lesiaka, którego właśnie zaprotegował Jacek Kuroń. Okej, panie Piotrze, dziękuję. Mam nadzieję, że zgodzi się pan, zdać pan czas na wywiad ze swoim bardzo kontrowersyjnym autorem.
Tym razem autor będzie przeprowadzał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszam na króciutką rozmowę z panem profesorem, senatorem RP, panem profesorem Janem Żarynem. Dzień dobry. Panie profesorze, ja mam pytanie. Polityka historyczna. Tak. Polska pamięć o historii i polityce historycznej. Czy w Sejmie zdajecie sobie sprawę, i w Senacie, że... I w Senacie, no to jest w parlamencie. Parlamencie. Zdajecie sobie sprawę, że polityka historyczna jest bardzo trudna i bardzo droga. Czy jest droga, to nie wiem. Droga sercu na pewno. Natomiast jest przez nas, wydaje mi się, że prowadzona w sposób irracjonalny i ze zrozumieniem. I przede wszystkim polityka historyczna stała się, można powiedzieć, jedną z najważniejszych wizytówek dzisiejszego rządu. Nie ma w zasadzie resortu w polskim rządzie obecnym, który by w celach najważniejszych nie miał prowadzenia polityki historycznej. I to nie tylko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy Edukacji Narodowej, czy Szkolnictwa, ale również także Ministerstwo Obrony Narodowej, na przykład, czy może nawet przede wszystkim, ale także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja Państwowa. W zasadzie każda komórka państwa polskiego jest zaangażowana w to wewnętrzne nauczanie dziedzictwa narodowego i także pilnowaniem, no byśmy my jako Polacy rozumieli i rozmiłowali się w naszej historii. Dla mnie to jest bardzo ważne. To jest rzeczywiście ogromny sukces rządu. On oczywiście powoduje ogromną wrogość i wewnątrz, i zewnątrz. No, to jest trudno, to moje pytanie związane było z tym, że ja cały czas marzę o takiej polityce historycznej, jaką prowadzili Niemcy, którzy dotarli aż do Hollywood z produkcjami popularnymi. I to jest niestety drogie, na to trzeba mieć pieniądze. Jest Polska Fundacja Kulturalna, liczę na to, że jej powołanie będzie służyć właśnie takiej próbie przedostania się na ten zachód z dobrymi polskimi produkcjami, między innymi filmowymi, fabularnymi, ale także z ewentualnymi produkcjami telewizyjnymi, różnego rodzaju produkcje telewizyjne. Ostatnio czytałem, że na przykład wielkie sukcesy ma telewizja włoska, która potrafiła wejść na rynek wspólnoty europejskiej. Liczę na to, że i Polacy, i Polska też będzie w stanie to zrobić. Szczególnie, że produkcje będziemy mieli dobre, tylko oczywiście kłopot polega na tym, że nie będą one w duchu liberalno-lewicowym, tylko właśnie odwrotne. To jest. I na tym być może polega problem, że cenzura europejska nie dopuści nas. Sądzę, że jeżeli będą zrobione tak po hollywoodzku, po europejsku, to i tak się przebija. Zresztą my wszyscy musimy, a przede wszystkim historia. Tak jest. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pan Jan Bodakowski sam się przedstawił. Jan Bodakowski, publicysta prawicowy, Prawy.pl, Wolność24. Witam Państwa na stoisku Biblioteki Wolności, czyli wydawnictwa związanego z Najwyższym Czasem i portalem Wolność24. Prezentujemy książki patriotyczne, wolnorynkowe, prawicowe, konserwatywne. Właśnie. Pokaż trochę książek. Mnie to przede wszystkim... Z naszych nowości polecałem przede wszystkim książkę Ariowie. Słowianie Polacy. Jest to nowość oparta na badaniach genetycznych o pochodzeniu Słowian. Taka odtrutka na brednie Turbosłowian. O właśnie, bardzo dobrze. Książka Cukiernika, socjalizm według Unii, o kosztach, jakie ponosimy w wyniku integracji Unii Europejskiej. Są także książki Janusza Korwin-Mikke, Stanisława Michalkiewicza, Tadeusza Płużańskiego o zbrodniarzach komunistycznych, a także mamy zaprzyjaźnione wydawnictwo Von Borowiecki, które ma też książki Stanisława Michalkiewicza. I panie Janku, o Turbosłowianach, bo muszę powiedzieć, że przedtem udzieliłem wywiadu dla Wolności PRL, ale tam rozmawialiśmy o kontrwywiadzie, między innymi o Turbosłowianach, więc zgadzamy się co do tego. Natomiast ja mam inne pytanie, właściwie jedno tylko. Jak pan ocenia politykę gospodarczą Morawieckiego i PiS?
Ja przyznam się, nie głosowałem na PiS, nie głosowałem na Andrzeja Dudę. Spodziewałem się, że skończy się to tym, że PiS wpadnie w objęcia środowiska Gazety Wyborczej i będzie wielka zgoda narodowa. Ale na szczęście, dzięki temu, że po stronie grotowskowej opozycji są idioci, PiS został podstawiony pod ścianą i zmuszony został do podejmowania działań, które zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie. Co do polityki gospodarczej Mateusza Morawieckiego. Ja jako wolnorynkowiec, ale mogę krytykować to, że w Polsce nie są obniżane podatki, nie są likwidowane przepisy, natomiast mnie to nie zaskakuje, bo ja sobie zdawałem sprawę, że PiS jest partią socjalistyczną, zakorzenioną w sanacji i to mnie jakoś nie dziwi. Oczywiście chciałbym, żeby te były podatki obniżane, ale i tak mnie zaskakuje to, jak racjonalnie w ramach tego szaleństwa socjalistycznego PiS postępuje. No, przykładem jest tego program 500+. Ja oczywiście wolę, żeby pieniądze trafiały w postaci przekazów socjalnych, transferów socjalnych do ludzi potrzebujących, bo mieliśmy w Polsce gigantyczny problem biedy. To od 20-30 lat w Polsce był problem tego, że młodzi ludzie w Polsce, młode małżeństwa żyją w nędzy, niż żeby te pieniądze zostawiały w kieszeni mafii paliwowej. To jest dla mnie plus. Natomiast oczywiście ja wolałbym, żeby PiS przeprowadził drastyczną obniżkę podatków i likwidację szkodliwych przepisów. Mam nadzieję, że to nastąpi. Nie wiem czy Mateusz Morawiecki jest na to gotowy. Uważałbym, że byłoby to bardzo dobre. Natomiast jest jeden problem. PiS dominuje na scenie politycznej, nie ma żadnej konkurencji. Nasze środowiska wolnościowe, narodowe, które mogłyby być jakąś konkurencją, są po prostu tak leniwe, tak skłócone, że nie potrafiły wygenerować żadnej alternatywy, która by przemówiła do ludzi. I dopóki my, środowiska wolnorynkowe, się nie zorganizujemy, to PiS będzie dominował. Mogłaby być też bardzo fajną rzeczą, gdyby PiS zaproponował, tak jak zrobił Orban na Węgrzech, zaproponował tym wszystkim wolnościowcom, narodowcom wejście w to środowisko. Mam nadzieję, że to się stanie. Tyle mogę powiedzieć. Okej, okay. Mam nadzieję, że tego wolnego rynku się doczekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy raz jeszcze przy Wolności 24. Przedstawiam Państwu pana Tomasza Cukiernika, autora książki Socjalizm Unii. Panie Tomaszu, dlaczego pan taką książkę napisał? Przede wszystkim cały czas w mediach polskich mówi się o tym, ile to Unia dobrego zrobiła dla Polski. Natomiast nie mówi się o drugiej stronie. Druga strona to jest, z jednej strony mamy te dotacje unijne, które mityczne dotacje unijne, te mityczne miliardy z Unii Europejskiej, które płyną strumieniami do Polski. Natomiast z drugiej strony nie mówi się o kosztach, które są związane z, choćby z pozyskiwaniem tych pieniędzy, ale też kosztach wynikających choćby z faktu, że tak naprawdę cały system dotacji unijnych to jest ingerencja w rynek. To jest tak naprawdę rodzaj sterowania, rodzaj ingerencji urzędników w gospodarkę. A każda ingerencja urzędników w gospodarkę nie wychodzi na dobre dla tej gospodarki. A mam pytanie, ponieważ spotkałem się również z poglądem, że duża część tych dotacji w ogóle nie opuszcza Brukseli. Tak naprawdę to są dotacje na papierze ze względu na to, iż one są tak sterowane, by jednak główni gracze Unii zarabiali na tym. To znaczy one opuszczają Brukselę, te pieniądze, ale one potem wracają. Aha. Częściowo w dużej mierze do krajów Europy Zachodniej tak naprawdę. Choćby w takim stopniu, że jakiś urząd, czy choćby jakiś urząd, powiedzmy, realizuje jakąś inwestycję i wykonawcą tej inwestycji jest na przykład firma niemiecka czy francuska, czyli taką okrężną drogą częściowo te pieniądze wracają z powrotem tam, gdzie powinny być. No właśnie. I na koniec. Czy Unia jest za wolnym rynkiem, czy nie? Jeśli przyjrzymy się tym wszystkim regulacjom, to okazuje się, że
nie tylko dotacje unijne, ale choćby wspólna polityka rolna i właśnie te wszystkie regulacje to jest rodzaj centralnego planowania i ma niewiele wspólnego z wolnym rynkiem. Czyli tak zwany socjalizm. To jest rodzaj socjalizmu. Czyli co, Unia potrzebuje również reform Margaret Thatcher. Zdecydowanie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Panie Lechu, czego? Kolejny wystawca na targach, tym razem jest to Fundacja Białoruski Dom. Rozmawiamy z pracownikiem fundacji, pan się przedstawi. Nie jestem przedstawicielem tej fundacji, jestem wydawcą białoruskim, który przyjechał z książkami z Białorusi. Tutaj reprezentowane są 6 wydawnictw białoruskich, są przedstawiciele bezpośrednio od 4. Sam jestem przedstawicielem wydawnictwa Archy, to takie wydawnictwo, które wydaje taki miesięcznik, miesięczne czasopismo w języku białoruskim, w którym poruszałem różne tematy historyczne. Oprócz tego przy tym czasopismie istnieje takie wydawnictwo książkowe, które w którym regularnie ukazują się książki na różne tematy poświęcone w różnych okresach, tematy historyczne. W tym także takie, które ewentualnie są interesujące dla czytelnika polskiego, ponieważ poruszają takie zagadnienia z historii wspólnej. To przede wszystkim historia Wielkiego Księstwa Litewskiego, historia Rzeczypospolitej, historia okresu międzywojennego, a także historia II wojny światowej. To takie. Okay. A ja mam takie do pana pytanie, bo ta fundacja Białoruski Dom, jest to fundacja polska, ona w Polsce się dzieje, czy to jest fundacja białorusko-polska, czy białoruska? Tak, fundacja Białoruski Dom to jest fundacja stworzona Białorusinami, ale która działa w Polsce. Działa w Polsce, ma swoje siedziby w Warszawie. Aha, a jaki jest cel tej fundacji? Chyba o celu najlepiej spytać przedstawiciela tej fundacji bezpośrednio, bo on jest on tam. To dlatego, że ja jestem wystawcą z Białorusi, ja nie jestem przedstawicielem tej fundacji bezpośrednio. I o fundacji to musi pan... A pan mi odpowie na takie dość skomplikowane pytanie, bo pan jest Białorusinem, mieszka pan na Białorusi. Niech pan powie, czy są na Białorusi tendencje antypolskie, tak jak na Ukrainie? Tendencje być może są, dlatego że zawsze będą różne nurty w każdym społeczeństwie, ale chyba to nastawienie takie antypolskie, to w porównaniu z Ukraińcami, to bardziej łagodne. Mniej ludzi takich, mniej ludzi trzymają się takich poglądów. A także w historii to stosunki polsko-białoruskie nie były na tyle zaognione, jak stosunki białoruskie-ukraińskie, i to wpływa także na współczesność. No, że wydaje się również... Chyba także po prostu mało znają o Polsce takie powszechni Białorusini, tym bardziej ci, którzy mieszkają daleko od granicy, nie tak często bywają w Polsce nawet z powodu zakupów w polskich sklepach, i tych Polaków w ogóle to nie, nigdy powiedzmy, że żywych Polaków nie widziano, dlatego to różne są mity, różne stereotypy, które oczywiście wpływają na stanowisko. A jednak jak widzę, pańskie wydawnictwo trochę pisze o Polsce i staracie się te stereotypy pokazać dość pozytywnie polską. Nie tylko, że tak, że piszemy o Polsce, ale także w naszym wydawnictwie ukazuje się dużo takich utworów autorów polskich w tłumaczeniu na język białoruski, prac pisanych Polakami, ale dotyczących naszej historii wspólnej. Więc staramy się, żeby ta wizja polska była obecna w białoruskim, takim, powiedzmy, była poszerzona wśród Białorusinów. I to nie tylko polska, także litewska wizja także poszerzona. Dobrze, a czy polskie władze, czy polska ambasada, polskie placówki na Białorusi pomagają wam w propagowaniu w ogóle tej polskości? Współpracujemy, w miarę możliwości współpracujemy z ambasadą polską, współpracujemy także z Instytutem Polskim Mińsku. Na przykład mogę pokazać to osiągnięcie tej
konkretnie osiągnięcie tej współpracy, ten numer naszego czasopisma Polska w II wojnie światowej, to było poświęcone, wydane 2 lata temu, kiedy to były obchody jubileuszowe zakończenia II wojny światowej, i we współpracy z ambasadą, przy jej poparciu, wydaliśmy ten numer, żeby Białorusini więcej znali o to, że o tym, jak Polacy walczyli na różnych frontach II wojny światowej. Tutaj właśnie o różnych frontach, także nie tylko to, co odbywało się na wschodzie, ale także w Afryce, tak, w Norwegiach, w Narwiku i tak dalej. No to i to oczywiście, że było, to nawet tutaj jest przedmowa do tego numera ówczesnego ambasadora Polski w Białorusi, teraz już zmienił się, ale wtedy Leszek Szarepka, to był on także tutaj wprowadzające słowo, to jest do tego numeru jego. Dlatego, w miarę możliwości współpracujemy także z takimi placówkami polskimi na Białorusi. I mamy z nimi takie dobre stosunki. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. To jest bardzo cenna inicjatywa. Warto rzeczywiście poznać. Myśmy trochę jako Polacy zapomnieli o Białorusi. Dziękuję panu bardzo. No i przypadkiem sobie chodząc z kamerą po targach spotykam Witka Bagieńskiego. Cześć Witek. Przedstaw się Witek, kim ty jesteś w ogóle. Witold Bagieński, archiwum IPN. Badam dzieje wywiadu PRL i nie tylko. Pan doktor, chwilkę, bo pan doktor obiecał mi, tak obiecałeś mi, że zrobimy pełny wywiad w studio, w SWT TV, po wyjściu twojej książki. W grudniu tego roku ukaże się moja książka Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961, czyli pełna monografia wywiadów w strukturach MBP, Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i MSW. W 2 tomach, ponieważ nie udało się zmieścić w jednej książce tych wszystkich informacji, zdjęć i aneksów, także zachęcam do lektury, kiedy już się ukaże. No właśnie, a my zrobimy na ten temat duży wywiad. Teraz to tylko zajawka i reklama Witka. Tak, i forma, że tak powiem, przywiązania. I sama przywiązania. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I na samo zakończenie spotkaliśmy na targach Witka Gadowskiego. Cześć Witek. Dzień dobry, cześć. Cześć Witek. Witek. Powiedz mi, dlaczego ludzie przychodzą na targi historyczne? Bo tłum był dzisiaj. Ale w zeszłym roku był większy. Przychodzą, bo czytają książki. No to jest ta nieliczna już grupa w naszym społeczeństwie, która czyta książki, a zwłaszcza książki historyczne. To zrozumiałe. Ale jest tego strasznie mało. Tak, mało, ale zauważyłem tu bardzo dużo młodych ludzi. I to jest bardzo pocieszające. To pocieszające, ale to nie wiem, czy to jest tylko... Czy to nie jest mała grupa wśród tych młodych ludzi? Bo to się może okazać. Może. Trzeba pracować. Mało czytamy w Polsce. No mało czytamy niestety książek historycznych. Ta historia kojarzy się bardzo źle w szkołach, bardzo źle jest uczona. Nie wiem, czy wiesz, ale mojej znajomej 10-letni syn 2 miesiące temu w szkole podstawowej na Tarchominie został nauczony, że AK przegrało powstanie dlatego, że odmówili pomocy Rosjanom, bo Rosjanie się spieszyli. I tak mówiła pani nauczycielka. Pani nauczycielka. To jest Anno Domini 2017. Jedna kobieta. No właśnie. Witaj. Kiedy przyjdziesz do mnie na prawdziwy wyjazd? Z przyjemnością. Jakoś w najbliższym czasie, jak się tylko odgadnę od moich wyjazdów i różnych jakichś takich rzeczy, które w zasadzie nie robię. Biorę państwa na świat. On mi to obiecuje. Tak, od 2 lat. Ale mój wydawca mnie właśnie chciał mi przegryźć tętnicę, bo dzisiaj w ogóle zapomniałem o tym, że miałem być tutaj podpisywać książki. W ostatniej chwili spóźniony o godzinę przyjechać. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Witaj, dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.